Hej, cześć! Witam Was ponownie na naszym kanale. Dzisiaj pokażę Wam Aquadoodle od Disney, czyli matę do rysowania. Bierzemy naszą walizeczkę, otwieramy i naszym oczom ukazuje się taki pisak. Nalewamy do niego wody, żeby ta gąbeczka była wilgotna. Teraz sprawdźmy, czy działa. Rzeczywiście, a nasz pisak jest czysty. Teraz może narysuję jakiegoś kwiatka. Otóż można zauważyć, że mata zaczyna wysychać. Bo jak wiadomo, kiedy dotykamy właśnie wodą, ona przebija się przez ten materiał i nabiera koloru takiego, jaki jest pod spodem. Dlatego nasze rysunki niestety nie są trwałe, ale szybko po narysowaniu możemy zrobić zdjęcie, wywołać i wstawić sobie w ramkę. Teraz zajmę się drugą stroną. Co mogę narysować? Domek. O. Teraz zajmę się drugą stroną i zacznę rysować taki zwykły domek. W czasie, kiedy rysowałam swój domek, mój kwiatek zaczął już wysychać. Oczywiście mogę jeszcze go poprawić. I oczywiście mogę się bawić na przykład w taki sposób, że będę na jednej stronie rysować swoje dzieła sztuki, następnie przeniosę się na drugą stronę i będę rysować tak szybko, żeby drugi obrazek mi nie zniknął. I tak na zmianę. Ten zacznę poprawiać, później tego i tak na zmianę, aż skończy mi się wena, bo przestanie mi się chcieć. Ten zestaw oceniam również na 4, a to tylko ze względu na to, że jeżeli rysuję, to lubię, żeby to zostało mi na pamiątkę. A te niestety znikają po chwili, ale to ma też swoje uroki. Dlatego myślę, że 4 jest jak najbardziej adekwatną oceną. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie nasz kanał. Do zobaczenia!